Wprowadzenie programu 500+, oddanie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce i Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. To jedne z najważniejszych wydarzeń 2016 roku na Podkarpaciu. 2017 będzie rokiem reformy edukacji i służby zdrowia, ale też rokiem inwestycji i szansą dla każdej gminy i powiatu w regionie. Mówiono o tym podczas dzisiejszego spotkania opłatkowego w Filharmonii Podkarpackiej, w którym uczestniczyli samorządowcy z całego Podkarpacia. Ten, który minął, charakteryzuje go rokiem wydarzeń, a ten, który nas czeka, będzie rokiem ważnych i poważnych inwestycji. Zwiększyliśmy praktycznie o 500 milionów nakłady środków, które trafią na inwestycje w województwie podkarpackim. Ruszył regionalny program operacyjny. Ten wzrost jest zauważalny w naszym budżecie, ale jest także zauważalny w budżetach poszczególnych samorządów, czy to gminnych, miejskich, czy powiatowych. Ufam, że i te wyzwania, które przynosi nowy rok, podniesiemy i zrealizujemy skutecznie, tak aby za rok z podniesioną głową spotkać się i wzajemnie sobie podziękować. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie i radni z całego regionu. Gośćmi byli też parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych oraz szefowie najważniejszych instytucji samorządowych. Spotkanie wspólnie zorganizowali Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, wojewoda i marszałek województwa. Były życzenia i koncert kolęd w wykonaniu zespołu Lubatowianie z Lubatowej.